nad tym starożyczem Kuligowa. Właśnie widać piękny aż po horyzont widok. Wypasają się całe stada krów i koni. One zawsze rano przechodzą przez tę wodę. Czasami płynąc można robić slalom między krowami. Poza tym bardzo dużo ciekawych ptaków tutaj gniazduje i w ogóle krąży. Zabrałem dzisiaj Państwa na piękne starożytne Bugu, żeby pokazać moją dłubankę, którą sam wykonałem za pomocą narzędzi, które można zobaczyć. No, chciałbym powiedzieć parę słów o opływaniu tymi łódkami, które jest bardzo odprężające i takie przenoszące w czasie do lat minionych, powiedzmy nawet do minionych wieków, bo dłubanki już dosyć dawno temu wyszły z mody. Można spotkać paru pasjonatów, którzy próbują je, powiedzmy, wskrzesić. Moja dłubanka była zrobiona z pnia topoli, który przypadkiem wpadł mi w ręce i od tego generalnie zaczęła się moja pasja. Potem powstało ich więcej, no ale ta jest pierwsza, ulubiona i zawsze ze mną jeździ na takie, powiedzmy, wyprawy, wypady weekendowe, nawet jednodniowe. Płynąc taką dłubanką, nie straszymy tak zwierząt, myślą, że to jakiś pień płynie. Często przepływają bobry, jakieś wydry koło łodzi, nie bojąc się. Także musimy tylko zachować ciszę, spokój i wtopić się w przyrodę.